Kilometry pasów spalonej ziemi, poprzecinanej okopami i zasiekami, masowe wojenne groby, zniszczone miasta, wsie i fabryki. Gospodarczo i demograficznie kraje uczestniczące w wojnie cofnęły się przynajmniej o 4 dekady. Brakowało niemal wszystkiego. W Radomiu strajkują rzeźnie, zamknięte są sklepy. 6 sierpnia 1918 roku powołano oddział nadzoru nad obrotem żywności przy Krajowym Urzędzie Gospodarczym. 7 sierpnia 1918 roku Kurier Warszawski opublikował reportaż Stefana Wołowiskiego na temat zniszczeń wojennych, a Wydział Krajowy wydał ogólnik w sprawie państwowej opieki nad osobami cywilnymi, które ucierpiały podczas wojny. Zapomogi ma przyznawać namiestnictwo we Lwowie na podstawie zgłoszeń. Te mają być poparte świadectwem ubóstwa wystawionym przez właściwego naczelnika gminy i duszpasterza. W Warszawie trwają narady w sprawie konstytucji. Bierze w nich udział 25 stowarzyszeń pod kierownictwem Chrzanowskiego. Przyjęto dotąd 5 zasadniczych artykułów stwierdzających niepodległość państwa polskiego, konstytucyjną władzę polskiego Sejmu, parlamentarny charakter rządu, gwarancję wolności obywatelskiej oraz jawność międzynarodowych traktatów. 11 sierpnia 1918 roku w sferach ekonomicznych i kołach rolniczych zawrzało. Mówi się o projekcie stworzenia monopolu zbożowego, wzorem tytoniowego i spirytusowego. Czytamy. Państwo wypłacałoby producentom dobre ceny, ale samo pobierałoby od konsumentów ceny, jakie byłyby potrzebne dla osiągnięcia równowagi w budżecie. Ten dochód po wojnie ma pokryć wszelkie dotychczasowe pożyczki. 12 sierpnia 1918 roku ilustrowany Kurier Codzienny donosi. Niemiecka nędza mieszkaniowa daje oczywiście impuls do tworzenia różnych projektów zmierzających do zaradzenia złemu. W Niemczech mówi się o budowie składanych domków mieszkalnych, które po wojnie byłoby rekompensatą dla tych najbardziej poszkodowanych obywateli niemieckiego państwa. Berlińska Post nie wierzy w te plany, ale radzi nie zaniechać próby.